Od wczoraj wzrosła o złotówkę stawka za przejazd autostradą A4 Kraków-Katowice i wyniesie 18 zł za 61 km. I minister infra czegoś tam, Sławomir Nowak, wypowiada wojnę ceną na A4. Minister wyciągnie największe armaty i w sposób nie pozostawiający wątpliwości potępi wzrost cen. Niesłusznie. Odcinek A4 Kraków-Katowice to nie jest zwykła autostrada. To jest Muzeum Współczesnej Inżynierii Drogowej i jako muzeum podpada raczej pod Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pana Zdrojewskiego. Na A4 między Katowicami i Krakowem znajduje się bowiem stała ekspozycja drogowego sprzętu remontowego. Jest to muzeum dla zmotoryzowanych, którzy jadąc wolno mogą podziwiać zgromadzone tam eksponaty, których dodajmy z podziwem przybywa i stąd wyższe opłaty. Podwyżkę przeznaczy się na konserwację i remonty eksponatów, koparek, walców i tym podobnych spychaczy. Dodatkowo kierownictwo A4 gwarantuje żywe pokazy pracy sprzętu. Całość zdobi rosnąca kolekcja znaków drogowych. Kolorowych! Mam nadzieję, że przekonałem was do podwyżki wstępu na A4, a jednocześnie zapraszam w imieniu dyrekcji do zwiedzania placówki A4. Jak na oferowane atrakcje, bilet do muzeum nabyty na bramkach jest wyjątkowo tani. Stosunek ceny do jakości jest niebotyczny.